Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszej odpytajce, która stanowi podsumowanie mojej grupy, którą prowadzę we wtorki, grupa reakcyjna. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu mam sponsorów tego programu. Tak, tak się żyje. Są nimi czasownik Zweifel an z Dativem i Verfügen über z Akkusativem. To są sponsorzy dzisiejszego programu. Będziemy sobie o nich mówić, budować z nimi zdania, wgryzać się w to, jak się zachowują, do czego służą i tak dalej. Odpalam Wam tutaj dostęp do notatek z tejże właśnie grupy. Ok. I zdania, które są po polsku, tam są po niemiecku schowane, nie widać ich, będę je sukcesywnie odsłaniał i Wam prezentował i też pewne rzeczy wyjaśniał. Nie? Jeżeli Wam się podobają te formy odpytajkowe, bardzo Was proszę, jeżeli macie ochotę, żeby mi wesprzeć, klikając subskrybuję. Subskrybujesz w sumie. Nie, nie subskrybuj. Sorry. Tam jest subskrybuj, a jeżeli subskrybujesz, to ustaw, kliknij to subskrybujesz i z czarnego dzwonka spersonalizowany przestaw na biały dzwonek wszystko. Oznacza to, że będziesz dostawał powiadomienia o wszelkich akcjach na moim kanale. I jakiś komentarz. Nawet ok, jak napiszecie w komentarzu, to już się coś pod filmem dzieje. Nie? Nawet nie żebrałem takie rzeczy, ale co mi tam, co mam do stracenia? Nic. Słuchajcie, bierzemy się za ten temat. Pierwsze zdanie. Jego argumenty każą mi wątpić w moją decyzję. Czy ktoś wystawił takie argumenty, że to, co podjąłem decyzję, zaczynam wątpić, że to była dobra decyzja, bo jego argumenty trafiły do mnie. I teraz jak będzie to zdanie wyglądało? Słuchajcie, wygląda to tak. Poczekajcie, muszę sobie kliknąć. Tak, i sobie dałem na czarno. Ścieka do tego i do lewej strony. Dobra. Patrzcie. Seine Argumente lassen mich an meine Entscheidung zweifeln. Lassen każą. Każą mi wątpić. Lassen mich zweifeln. Uwaga, lassen jest zakusatywem. Dlatego jest mich, a nie mia. Natomiast zweifeln jest an z datywem. Dlatego jest an meiner Entscheidung. Ponieważ Entscheidung to jest die, w datywie to jest der i meine. Drugie zdanie. Zwątpiłem w to. Uwaga, wersja. Ich habe daran gezweifelt. Takie się mam puste miejsce. Aha, już wiem, o co chodzi. Ich habe daran gezweifelt. I tu uczniom wyjaśniałem, jak, na czym polega zbudowanie czasu przeszłego od zweifeln. Macie zweifeln. Rozbijacie go na części, czyli zweifel, odcinacie n, n, ucieka. Zostaje zweifel i z lewej strony jest g, a z prawej ty. Powstaje gezweifelt. To jest jego particip zwei, czas przeszły. Kolejne zdanie. Wątpimy w twoją decyzję. Uwaga, start. Wir zweifeln an deiner Entscheidung. Wir zweifeln. An z datywem, dlatego jest twoja decyzja, die w datywie der, dlatego deiner. Jestem przeciwko tej decyzji. Tutaj nie mamy czasownika zweifeln. Tu chodzi o inny zwrot, który zastąpiłby. Ich bin gegen die Entscheidung. Jestem gegen. Jestem. Ich bin. Moim zdaniem, meiner Meinung nach, aha, ja to zdanie nie skończyłem, przepraszam Was. Moim zdaniem, twoja decyzja jest inna. Meiner Meinung nach, to jest cały zwrot. Dajmy sobie na kolor.
Meine Meinung nach. Dam sobie jakiś kolorek niebieski na przykład, żebyście widzieli, że to jest jedna z części. Meine Meinung nach ist deine Entscheidung anders. Dobra. On dysponuje znakomitą znajomością języka. Oczywiście chodzi o czasownik verfügen über. O drugiego sponsora naszego vloga. No to co? Sie verfügt über ausgezeichnete Sprachkenntnisse. Nie, bo miała być znakomita, czyli przymiotnik ausgezeichnet. Ausgezeichnet przed rzeczownikiem Sprachkenntnisse nabiera końcówki e, bo to jest die. Dlatego ausgezeichnete. Dobra. Kolejne zdanie. On dysponował ciekawym słownictwem. Tutaj się widzicie w trakcie tworzenia, dostrzegam pewne błędy językowe. Er hat über interessanten Wortschatz verfügt. Bo jest verfügen über z akkusatywem. Pytajnik. Czym dysponujesz, używając właśnie verfügen über? Jak stworzycie zdanie? Uwaga. Worüber verfügst du? Czy kiedykolwiek wątpiłeś w moje umiejętności? Hast du jemals an meinen Fähigkeiten gezweifelt? Jemals, kiedykolwiek. An meinen. Przy Fähigkeiten tego nie widzicie, ale przy meinen. Dlaczego końcówka n? Bo to jest dativ liczby mnogiej. Umiejętności to są die Fähigkeiten. One, die. A w datywie to są dein. Die zamienia się na dein i stąd idzie meinen. Kolejne zdanie. Nigdy w to nie wątpiłem. Ich habe nie daran lub dran gezweifelt. Dran, słuchajcie, to jest skrót od daran. Może się z tym spotkaliście w języku potocznym, że macie czasownik, no czasownik nie, ale ten zwrot daran, który się bardzo często przeobraża w daran. Ja? To jest skrót od daran, po prostu. Wyrzucana jest literka A i powstaje to, co powstaje. Co my tu mamy? O, widzicie, nie przetłumaczyłem tego zdania. I auf keinen Fall habe ich daran gezweifelt. Przetłumaczymy sobie. W żadnym wypadku w to nie wątpiłem. Habe ich daran gezweifelt. Co trzeba tu wspomnieć? Mamy zwrot auf keinen, czyli negacja keinen, i nie ma powodu, żebyście na przykład dodawali kolejną negację nicht. Na przykład. Nie ma nicht, jak widzicie, nie? Kein Fall załatwia wszystko. Uporasz się z tym, dasz sobie z tym radę. Du schaffst es. Nie dałem czasownika, żeby zasugerować, że chodzi o czasownik schaffen przez podwójne F. Nie? To jest coś, jak ktoś mnie się pyta o schaffen, co oznacza, to ja to tłumaczę tak, że to jest machen, z Erfolg. Czyli robić to z jakimś sukcesem, że coś się udało. Tak to widzę. On dał radę z czasownikiem schaffen, to jest er hat es geschafft. To this się pojawiło w kontekście języka potocznego. Jest to możliwe, natomiast niekoniecznie musi tak być, nie? Er hat es, czasami hat es można połączyć w zwrot hat. Hat apostrof s. Kolejne zdanie. On dysponuje wieloletnim doświadczeniem. Verfügt über mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich. O, zapomniałem. W tym obszarze. To chciałem dorzucić. Okej. Verfügt über mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich. Dobra, kolejne. Nie ma wątpliwości, że oni ciężko pracowali. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie hart gearbeitet haben.
Jest taki zwrot: Es besteht kein Zweifel daran, nie? Że nie istnieje. To jest to, co na dole napisałem. Nie? Któryś z uczniów napisał, powiedział, że może być Es gibt keinen. Może być. Es gibt keinen Zweifel. Bo Zweifel jest męski. Natomiast przy besteht jest kto co. Es besteht kto co, kein Zweifel daran. Chyba o to mi też chodziło tutaj, nie ma wątpliwości, jako es gibt keinen. Nie wiem, czy wiecie, ale es gibt, zwrot es gibt, wymaga akusatywu. To jest zwrot, który odpowiada na pytanie kogo. I to jest może dziwaczne, ale tak właśnie jest, es gibt. Dysponujemy wszelkimi niezbędnymi dokumentami, żeby rozpocząć ten projekt. Napisałem to w ten sposób. Wir verfügen über alle notwendigen Unterlagen, um mit dem Projekt zu beginnen. Um mit dem Projekt. Dobra. Wymagany, któryś uczeń pytał, jako niezbędny, wymagany, erforderlich. To jest przymiotnik, który się pojawia raczej w dokumentach, w pismach, w ankietach. Nie, język taki dosyć oficjalny, urzędowy. Kolejne. Jesteśmy w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, aby wystartować z tym projektem. Wir sind im Besitz von allen notwendigen Unterlagen, um das Projekt zu starten. Konstrukcja z zu. I tu był naprawić błąd. Einen Fehler ausbügeln. To była taka ciekawostka. Chodzi o to, że bügeln to jest prasować. Nie? I skojarzcie sobie, że błąd to jest tak jak pognieciony ciuch, który trzeba wyprostować. Wyprostować, żeby nie był zgnieciony, pomięty, tylko żeby był wyprostowany. I w takim pojęciu abstrakcyjnym Fehler też można ausbügeln, wyprostować. Ja to przetłumaczyłem jako naprawić. No bo jest zepsuty, jest w kontekście zgnieciony, pognieciony, ma fałdy i trzeba to ausbügeln. I to zadanie domowe, które uczniom wysyłam jako zadanie. Wy nie musicie tego robić. Natomiast, żebyście wiedzieli, co, jakie zdania się tu pojawiają. Zresztą znajdziecie to na mojej stronie martindesimons.pl w grupie 23. Bo o tej grupie teraz mówimy. Słuchajcie, to jest wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do następnej odpytajki albo kolejnego vlogu. Czy vlogu, nie vlogu. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.